Podłączona do prądu, bo nie ma wyjścia. Musi wygrać ten mecz. To jest spotkanie, które odbywa się w stolicy. Nie tylko odpowiedniego systemu gry, ale także poszukują własnej tożsamości. Oto skład zespołu gospodarzy w bramce: Messi, Di Maria, Mascherano, Acuña, Otamendi i Salvio, który występuje po raz pierwszy w eliminacjach. Taką ci się przegrał żadnego meczu w eliminacjach, ale także żadnego nie wygrał. Zaczynamy! Plus. Piłka w polu karnym, pierwsza szansa dla gospodarzy! Gol! Gol! Pierwsza minuta meczu! Co się dzieje tutaj w Quito? Gol Romario i Barry! I Argentyna przegrywa 0-1! To odejmuje mowę! Madre mia! To się nie dzieje naprawdę! Zaczynają to spotkanie. Powinna być też przyznawana dwa razy do roku dla piłkarzy gorszych od Messiego. Enzo Perez do Messiego, Leo w pozycję Leo Messiego. Musi oglądać mecz z tej perspektywy. Centra w pole karnej, spokojnie łapie piłkę Maximo Ibarra. To Ibarra. Czeka na wsparcie kolegów. Ibarra na pole karne. Czy oddanie zostanie strzał? Czeka na piłkę teraz w środku pola Renato Ibarra. Renato Ibarra z dystansu. Rykoszet łapie piłkę Sergio. Messi. Czas na ripostę. Messi podaje do Di Maria. Di Maria w pole karne, ale jednak nie ruszył szybko do piłki. Dario Benedetti. Główny problem Di Maria to niedokładność w trakcie tych eliminacji. Zupełnie nie przypomina tej osoby z klubu, no ale... W walce o mundial. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Rykoszet i to będzie prawdopodobnie... Paolo i na razie nie przeniósł tej filozofii ofensywnej, jakiegoś rozmachu do swojej drużyny. Strzał z dystansu. Pierwsza kombinacja Benedetto i Messiego. Messi do Di Maria. Di Maria płasko w pole karne. Messi! Gol! 12 minuta. Jak trwoga. To na Messiego. I Leo odpowiada, zdobywając piątą bramkę w tych eliminacjach. Tylko on może ich ocalić. Znowu możemy cytować Menottiego. No i rzeczywiście tak jest. W tym momencie Argentyna wraca do gry uskrzydlona, ale jaki to musi być kamień serca, że przynajmniej udało się to zrobić w pierwszej połowie. Wyobrażasz sobie ten rezultat do przerwy? To byłby jakiś kompletny dramat. Bardzo łatwo przeprowadzili te akcje Argentyńczycy go w narodowej reprezentacji. Ekwadorczycy się zaczynają gubić. W 98, kiedy prowadzili 1-0 z Holandią i przegrali. Strzał z dystansu i widzimy, że Taśniacz musi uważać formacji obronnej. Salvio został ograny. Dośrodkowanie w pole karne, jednak bardzo, bardzo niedokładne. Tylko jemu. Messi. Znowu on. Leo Messi zamarkował strzał. Messi! Tym razem dobra inter... Gabriel Mercado posłał taką prostopadłą piłkę w pole karne. To jest jeden z najgorszych zespołów w tych eliminacjach, który nie umie zrobić bunkra z własnego stadionu. Rzut wolny jako Otamendi. Czy centra, czy strzał? Chyba strzał. Leo Messi trafił w mur. Musi uważać. Bramkarz wrócił do bramki Bangera. Leo Messi przechwycił piłkę. Messi, kapitalna szansa. Gol! 20 minuta. 2-1. Argentyna wraca zza światów. Byli blisko zagłady, ale znowu są na prowadzeniu. Tak jak mówiliśmy, tylko superbohater jest tutaj potrzebny. Nieśmiertelny Leo Messi. W stanie stworzyć akcję bramkową. Ale na pewno widać te braki Walencji, o którym zresztą José Mourinho powiedział, że jest to jeden z jego... Otamendi. Di Maria. Był identyczny w przypadku dwóch zespołów. Wtedy wyżej plasuje się ten, który zdobył więcej goli. I tutaj Argentyńczycy... A kiedyś to ciekawie podsumowywał Esteban Cambiaso, że Argentyna ma w swoich szeregach piłkarzy, którzy są po prostu wybrykami natury, ale kiedy zakładają koszulkę w barwach narodowych, no to zaczynają się, no można powiedzieć najprościej, ciężary. I tak jest także w trakcie... Cholo Simeone. Dośrodkowanie na pole karne jest groźnie. Javier Mascherano nie w tę stronę. Napastnikiem. Wraca Messi. Bardzo zadziorny jest w tym meczu Argentyńczyk, walczący również na własnej połowie. Tym razem popełnił faul piłkarz Barcelony, ale arbiter żółtej kartki nie wyciągnie. Wiesz co, jestem ciekawy jeszcze jednej rzeczy. Fragmentu, dośrodkowanie na pole karne. Ta piłka przeszyła prawie całą szesnastkę. I jeszcze strzał z dystansu, ale serio. Enzo Perez niespecjalnie aktywny, ale wreszcie udało się tym korytarzem boiska przedrzeć. Jest szansa na ciekawą akcję, ale pod... Kiedy jego zespół przegrywał w finale Ligi Mistrzów z Atletico. Piłka w polu karnym, Di Maria kapitalnie broni. Maxima ma problemy i on często łamie linię. Teraz centra na pole karne, fatalny błąd. Czy zostanie oddany strzał, ale...
Szansa na oddanie strzału w polu karnym. Widzimy ustawienie Romario i Barry, zdobywcy bramki, który mógł to zrobić. Jakie dzisiaj odnotowaliśmy. Jeszcze jedna centra w pole karne. Sergio Romero nie do końca pewnie. O, i piłka poza boisko. Messi kapitalnie piłkę opanował. Jeszcze próbuje Angel Di Maria. Piłka wraca jak bumerang pod nogi Leo. Leo Messi za mocno. Cristiana Ramireza. Cristian Ramirez miękko na pole karne, ale to nie była dobra centra i poradzi sobie Brazylii na wszelki wypadek. Ruszył Javier Mascherano, widząc bezradność kolegów, ale to jest kompletnie nie... ...się skompromitowali po tym skandalu narkotykowym z Diego Armando Maradoną, skandalu dopingowym, o katastrofalną statystykę centrów pole karne. No jak patrzymy... Pedro Velasco, wreszcie ofensywnie usposobiony. Biglia przeszkadza, ale on nie jest mistrzem odbiorów. Przełączać kanały, trzy transmisje na antenach 11. Gramy to w trakcie meczów, w których jego drużyna ma problemy albo wynik jest kruchy, chybotliwy, jak dzisiaj. Generuje problemy także dla prowadzących. Dośrodkowanie na pole karne. Zamieszanie, ale jednak... Do tego, co mówiliśmy przed pierwszym gwizdkiem. Argentyna nie jest dzisiaj tak wielką drużyną, jak wielki jest bicep. Cristian Ramirez. Czekamy na dośrodkowanie piłki na pole karne. Roku na mundialu ma wyglądać tak. Icardi, Messi i Dybala. Cristian Ramirez dośrodkowuje na pole karne. Był faulowany zdaniem sędziego i po tym przyjęciu piłki rusza z kontrą. Ener Valencia, Gabriel Mercado. I kończą się na reakcji Acuni, ale to nie koniec niebezpieczeństwa dla Argentyńczyków. I to jest ewidentny faul, który może skończyć się pierwszą żółtą kartką w tym meczu. Zresztą bardzo słuszną dla Marcosa Acuni. Dosyć nerwowy początek tej drugiej połowy. Fragment znów Renato Ibarra. Mocna centra w pole karne. Oj, gdyby nie Mercado. Myślę, że Ibarra. Ibarra w polu karnym. To nie koniec. Jeszcze Pedro Velasco. Pedro Velasco z centrum w szesnastkę. Tylko tego są jego piłkarze. Ruszył do piłki Angel Di Maria. Mamy 56. minutę na zegarze, a San Paolo nie możemy. Fatalna strata Gabriela Mercado i ruszył teraz kontrą Romario Ibarra. Ibarra płasko. I San Paoli. Wszystkie mecze obok Romero rozegrał właśnie Di Maria. W każdym wystąpił na boisku co najmniej Javier Mascherano. Osobowość Leo Messi, dojrzałość na boisku. Ale później zgasł. Później go nie było. I teraz piłkę traci i to jest faul na żółtą kartkę dla Lukasa Biglii. Ja też nie pojmuję od początku sezonu i w drużynie Milanu, i w reprezentacji Argentyny, jaki atut się niezwykle wysoko. Messi, dwóch na dwóch. Messi, idealne środowisko dla niego. Messi, Messi, gol! Majstersztyk! 62. minuta, impresjonante! Hat-trick Messiego, który prowadzi Argentynę na Mundial do Rosji. Wszystko na jego barkach. No dzisiaj... Leo Messi jest jeden, znowu jest osamotniony, ale tym razem pod bramką przeciwnika wychodzi mu po prostu wszystko. Argentyńczyków jest to, żeby miał komfort na boisku Leo Messi. To on w zasadzie w pewien sposób sobie dobiera partnerów. Mascherano. Kapitalne podanie do Messiego. Messi zagrywa w pole. Szykował się teraz do strzału Mercado i jeszcze raz piłka znalazła się w polu karnym. Wydarzyć żadna krzywda. Chociaż jak rozmawiałem z tobą w przerwie tego meczu, miałeś wrażenie, że jeszcze Argentyńczycy mogą to wy... Powiedzmy tak magnetyzujące, byłby gigantyczną stratą, byłby katastrofą. Pamiętajmy, że argentyńscy kibice są... Polany teraz Argentyńczyk, jeszcze próbuje Lukas Biglia utrzymać napięcie w polu karnym. Mamy inwazję Argentyńczyków w szesnastkę. Trudno powiedzieć. 74. minuta meczu, dośrodkowanie piłki na pole karne. No na pewno nie dla... Mercado. Tak był świetny golkiper w 98 roku, Javier Zanetti, o którym mówisz. A teraz jednak jest Ibarra, Romario, Cristian Ramirez. Mocna centra w szesnastkę! Mundial. Ale zwróć uwagę, jak Argentyna przeszła w ten tryb ekonomiczny, który jest teraz naprawdę niebezpieczny. No to... 81. minuta meczu. Kolejna akcja Ekwadorczyków. Piłka w polu karnym, ale jakby zbliżyć się do Argentyny. Leo Messi kontra Albicelestes. I rzut nie, brutalny faul i zupełnie niepotrzebny. No tylko po to, żeby zrobić krzywdę rywalowi. To jest w ogóle interesująca sprawa, jeżeli chodzi o symulowanie piłkarzy. Messi tu nie symulował, ale pamiętajmy o tym, że bardzo często... O, teraz już Ucciari. Pedro Velasco i Sergio Romero. Meczu! Argentyna jedzie na Mundial dzięki recitalowi Leo Messiego.